I jak, podobała Wam się prezentacja nowego Battlefronta? Przedwczoraj widzieliśmy całkiem sporo materiału na konferencji EA Play dotyczącej nowego Battlefronta, także jest sporo nowych danych. Konferencję poprowadziła aktorka Janine Gavankar, która odgrywa w single player rolę tej Aiden Versio, czyli tej dowódczyni oddziałów specjalnych Imperium, która wykonuje ostatnie rozkazy Imperatora. Sporo żeśmy widzieli na temat właśnie single playera, ale jeszcze więcej widzieliśmy na temat multiplayera, w tym walkę w Feed. I teraz ja chciałbym tak szybciutko podsumować to, co wiemy na temat właśnie Battlefronta. Zatem tak, omawiając Battlefronta, trzeba powiedzieć po pierwsze to, co nam potwierdzono podczas tej prezentacji. To znaczy, podobno już na starcie Battlefront 2 ma być trzykrotnie większy niż Battlefront 1, to znaczy mieć więcej kontentu. Druga istotna rzecz, to znaczy nie będzie miał Season Passa. Oczywiście na pewno zapytacie, co to znaczy, no bo są nawet w wersji cyfrowej, jest wersja dostępna jakaś normalna za tam 200 zł i jest wersja jakaś tam dostępna za chyba 300 zł. Z tego, co zrozumiałem, podkreślam jeszcze raz, z tego, co zrozumiałem, to chodzi o to, że no tam jakieś będą inne skórki, trochę więcej broni, natomiast jeśli chodzi o content, czyli o mapy na przykład, no to wszystkie będą jakby dostępne za darmo dla wszystkich posiadaczy gry. Poza tym do gry planowane są trzy duże dodatki i znowu, z tego co zrozumiałem, te dodatki będą również darmowe. Pierwszy dodatek będzie dostępny już, no tak naprawdę zaraz po premierze gry i będzie zawierał treść związaną z The Last Jedi, czyli z epizodem 8 Gwiezdnych Wojen. To po pierwsze. Po drugie, w nowym Battlefroncie mamy mieć punkty, to znaczy za zabójstwa, za wykonywanie celów misji będziemy mogli dostawać punkty, czy będziemy dostawali punkty, które będziemy mogli wymieniać na różne korzyści w grze, że tak powiem. To znaczy, jeśli będziemy chcieli na przykład wkroczyć do gry jako bohater specjalny, czyli na przykład jako Darth Maul, albo jako Rey, albo jakiś, no, którykolwiek z bohaterów specjalnych, to wtedy możemy wydać te punkty i wkroczyć do gry. Wkroczenie do gry jako bohater specjalny wymaga bardzo dużo tych punktów. W związku z tym, jeśli nie będziemy chcieli tych punktów chomikować, to będziemy mogli wkroczyć jako na przykład oficer, który pomaga, leczy i pomaga ludziom, którzy są w jego otoczeniu. Co więcej, i tutaj przechodzimy do kolejnego plusu, to znaczy ma być postawiony większy nacisk na grę grupową, do czterech znajomych, nazwijmy to tak. To znaczy, w którejś aktualizacji tego Battlefronta poprzedniego, czyli tego Battlefronta 2015, było tak, że jeśli jesteśmy w pobliżu naszego teammate'a, nazwijmy to tak, to wtedy nasze gwiezdne karty odświeżają się szybciej. Tutaj ma być tak, że umiejętności członków zespołu będą się jakoś tam trochę uzupełniać. Czyli na przykład, tak jak mówiłem, może być oficer, który leczy, może być jakiś heavy trooper, który wspiera ciężkim ogniem drużynę, może być snajper, który rozkłada, czy taki specjalista, czyli po części snajper, po części taki ktoś, kto rozkłada pułapki. Na przykład, więc jakby tutaj te role mają się bardziej uzupełniać. No i właśnie, co za tym idzie, każdy może bardziej dostosować styl gry pod siebie. No ja w Battlefieldzie 1 na przykład bardzo lubiłem grać snajperem, to na pewno wiecie. W związku z tym teraz, z tego co rozumiem, też jest taka możliwość. To znaczy można wybrać sobie rolę, w którą się wcielasz i wtedy grasz jakby najlepiej uzupełniasz zespół. Oczywiście twórcy zapowiedzieli sporo zmian chociażby w ekwipunku i z tego znowu o czym mówiono, mają być zmiany na przykład w plecaku rakietowym, to znaczy nie każdy w plecak rakietowy może być wyposażony. No bo jak zapewne pamiętacie z tego Battlefronta 2015, w pewnym momencie było tak, że wszyscy latali, skakali po tej mapie i to było absolutnie nie do ogarnięcia. Natomiast teraz plecak skokowy ma być bardziej specjalny
I taki zwykły żołnierz, tak zwane mięso armatnie, już tak nie będzie mogło mieć tego plecaka skokowego. Może się okazać, że tylko specjalne grupy żołnierzy mogą wykorzystywać plecak skokowy i to też rzadko, a nie, wiecie, na każdym kroku. To, czym się pochwalili twórcy, to jest też... Wprowadził nam to tak naprawdę Battlefield 1. Poprzedni Battlefront nam to tylko zapowiedział. To znaczy będą mapy czy tryby ze scenariuszami. Czyli to nie jest takie, że prawda, deathmatch i każdy na każdego, tylko no, trzeba coś wykonać. W pokazanym na EA Play kawałku gry armia droidów szturmowała Feed. Czyli najpierw muszą się przedrzeć do pałacu i wtedy mamy do czynienia z czymś takim jak atak AT-AT z poprzedniego Battlefronta, czyli klony bronią pałacu, próbują zestrzelić ten taki czołg droidów czy separatystów, no a droidy próbują się przedrzeć do pałacu. Jeśli droidom się uda, no to muszą wtedy zdobyć sam pałac, który jest broniony, czyli mamy taką walkę wewnątrz. A klony bronią wewnątrz pałacu. Celem jest jakby zdobycie tej sali tronowej królowej Amidali w pałacu Theed. Tak? No takie tryby mieliśmy, one zostają. Mam nadzieję, że oni przepraszam, że rozbudują trochę te tryby, dlatego że no one w Battlefieldzie 1 już miały taką jakiś filmik wprowadzający, wiecie, jakąś taką a la fabułkę, a nie tylko tam coś tylko kolejne cele, kolejne achievementy trzeba realizować, żeby przejść dalej. Nic nie wiadomo na temat bitew w kosmosie, póki co. Pokazywano nam fragmenty, statki latają nad powierzchnią oczywiście Naboo, natomiast nic nie wiadomo na temat walki w kosmosie. Podobno twórcy jeszcze na EA Play nie mogli nic na ten temat powiedzieć, więc nie wiemy. Oczywiście potwierdzamy najważniejsze informacje, to znaczy będzie tam treść z trzech R Gwiezdnych Wojen, czyli prequele, oryginalna trylogia i sequele. Materiału będzie, tak jak mówiłem, dosyć dużo. No i teraz jakby moje odczucia, bo tak starałem się na szybko przedstawić, co tam takiego wyłapałem. To jest w ogóle nagrywane mega na gorąco. Jak widzicie, jakoś tam postawiłem kamerę, żeby tylko było i nagrywam. Mam takie niejasne wrażenie, że ta gra, przynajmniej ten fragment, który został pokazany, jest równie chaotyczny, co w Battlefroncie poprzednim. Tak, to znaczy tu biegamy, tu wybucha, nie ma miejsca na jakiś taki kawałek strategii. To znaczy właśnie to, co mówiłem. Niby ma być jakaś klasa specjalisty, ale jakoś nie bardzo żeśmy widzieli to, że prawda, ktoś tam się ukrył w krzakach czy w jakimś oknie i osłania na przykład swój oddział. Wszyscy lecą na każdego. No, nie wiem, jak to zostanie rozwiązane. Oczywiście tutaj, pamiętajcie, nie, to jest multiplayer, tak? Multiplayer to jest zabawa, bo już słyszałem oczywiście głosy, to jak był live, to żeście o tym mówili, że co, że Boba Fett i Rey występują w Theed i walczą w Theed w pałacu królowej Amidali, tak? No, kurczę, no, to jest multiplayer. Gdyby takie kwiatki były w kampanii single player, przypominam, kampania single player ma być kanoniczna, no to prawda, wiadomo, że moglibyśmy się buntować. Natomiast teraz no, w multiplayerze mogą być takie kwiatki, chodzi o fans zabawy, chodzi o to, żeby była jakaś dynamika tej zabawy, a nie o to, żeby prawda, być absolutnie poprawnym w klimatach, w świecie Gwiezdnych Wojen. Tak? Natomiast wydaje mi się, to co widzieliśmy tutaj właśnie ten gameplay z Naboo, wydaje mi się strasznie chaotyczny, to znaczy właśnie takie bieganie, wybuchy i tak dalej, i tak dalej. Co więcej, no, wygląda na to, że no, troszczą się o balans gry, to znaczy no, klon szturmowiec porusza się tak samo szybko jak droid bojowy, tak? Ma taką samą moc czy taką samą siłę, jak droid bojowy, wiecie, to jest no, rozwiązanie takie, że muszą być po obu stronach jeden do jednego, żeby nie było tak, że nie wiem, trzy droidy potrzeba na jednego klona, bo jeden droid jest za słaby. Ja wiem, że znowu
tak najprawdopodobniej było w filmie, czy tam, nie wiem, 10 droidów na jednego klona, no ale nie dałoby się w ten sposób grać, więc jakby tutaj spokojnie. No i oczywiście kolejne bardzo fajne informacje dotyczące kampanii single player. Przede wszystkim widzieliśmy twarz tej postaci ubranej na czerwono, która gdzieś tam nam mignęła w trailerze pierwszym tej kampanii single player. Jest to twarz zaskakujące, ponieważ jest to hologram twarzy Palpatina. Z tego co wiem, ta postać na czerwono to nie jest żaden bohater, to jest Sentinel, czyli taki robot, który ma w sobie zaszyte rozkazy Palpatina na wypadek jego śmierci. No więc widzieliśmy, jak on tutaj do Aiden Versio przekazywał te rozkazy. Bardzo fajne rozwiązanie. Nie pamiętam, gdzie to się pojawiło w kanonie, ale gdzieś już mi to mignęło. W każdym razie, no, myślę, że fajne rozwiązanie, tak? I wyjaśnienie tego, dlaczego Aiden Versio przez 30 lat, bo kampania single player ma być od powrotu Jedi, od zniszczenia drugiej Gwiazdy Śmierci do tak naprawdę The Force Awakens, więc 30 lat. Dlaczego Aiden Versio wykonuje przez 30 lat rozkazy nieżyjącego Palpatina? Może coś ciekawego w tej materii zobaczymy. Co więcej, podobno sporo nowych materiałów jeszcze na temat Battlefronta 2 ma być na Gamescomie. Gamescom jest, z tego co pamiętam, w sierpniu, więc znowu czekamy na kolejne informacje. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie na temat Battlefronta 2, czy wam się podobał ta prezentacja, którą nam zrobiło Electronic Arts. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Aha, przepraszam za chaos, nagrywam takie, mam niezebrane myśli totalnie, ale myślę, że informacje najważniejsze przekazałem. Trzymajcie się, pa pa.